na Bartodziejach i jedna w okolicy Ronda Kujawskiego. Do dyspozycji mieszkańców będzie 51 stacji plus 3 sponsorskie, czyli mamy taką deklarację, że będą funkcjonowały jedna przy Atosie i jedna przy Ikei i 560 zupełnie no kurwa, mniej no. awaryjne, część z nich przynajmniej. 225 sztuk będzie wyposażona w tak zwany wałek kardana. Oznacza to tyle, że rowery będą pozbawione łańcuchów, co ma się przyczynić do tego, że jazda będzie po prostu wygodniejsza i bardziej płynna. Ten rozwój to jest spełnienie życzeń bydgoszczan, bo jak się okazało, bardzo lubimy jeździć na tych rowerach. Tak, zgadza się. Rower w zasadzie od samego początku funkcjonowania cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i mieszkańcy korzystają z niego zarówno do tego, żeby się przemieszczać, czyli jako środek transportu, ale też chociażby w weekendy do celów bardziej rekreacyjnych. Wszystkie te nowe lokalizacje skonsultowaliśmy zarówno ze środowiskiem rowerowym, jak i zespołem